zespołu projektu Ludzie nie liczby Urzędu Miasta Nowy Targ, Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Pragnę bardzo podziękować każdemu z Was za przybycie z bliska lub bardzo daleka na dzisiejszą uroczystość. I am very grateful that all of you come here from far and very far. I am here thanks to Urząd Miasta Nowy Targ, Starostwo Powiatowe and the project People Not Numbers. Zebraliśmy się tu dla uczczenia pamięci ofiar wydarzeń sprzed 80 lat. Żydowskich mieszkańców Podhala, zamordowanych w czasie niemieckiej operacji realizowanej na terenie całej okupowanej Polski pod kryptonimem Akcji Reinhardt. We gathered here in memory of the victims of the events that happened 80 years ago here. The Jewish citizens of Podhale murdered during the German operation, which was carried out by the whole in the whole occupation Poland named Action Reinhardt. Na Podhalu rozpoczęto ją 8 czerwca 1942 roku deportacją 98 nowotarzan do obozu zagłady w Bełżcu i zastrzeleniem na miejscu 39 osób. In Podhale region, it started on June the 8th, 1942, with the deportation of 98 Nowy Targ inhabitants to the extermination camp in Bełżec and shooting 39 people on spot. Począwszy od tego dnia, przez kilkanaście kolejnych tygodni, w sposób masowy mordowano ludzi na terenie całego regionu. Na dzień finału akcji Reinhardt na Podhalu wyznaczono 30 sierpnia. Był to dzień ostatecznej zagłady podhalańskich Żydów. The beginning, that day and for the next several dozen weeks, people in the whole region were mass murdered. The final solution of Action Reinhardt in Podhale was to be on August the 30th. That was the day of the final destruction of Podhale Jews. Żydzi współtworzyli rzeczywistość Podhala przez dziesięciolecia, żyjąc w niemal każdej miejscowości tego regionu. Tutaj przychodzili na świat albo wybierali jako miejsce do życia. The Jews co-created Podhale reality for years, living in almost every town and village of this region. They were born here or chose the place as a living place. Tutaj chodzili do szkoły i zdawali maturę. Tutaj pracowali w większych i mniejszych sklepach i warsztatach, na straganach i na roli. Tutaj modlili się w synagogach. Tutaj zakładali rodzinę, prowadzili dom, wychowywali dzieci, opiekowali się swoimi bliskimi. Tutaj zakładali rodziny. Tutaj cieszyli się swoją codziennością i marzyli o lepszym jutrze. Tutaj wiedli spory i współdziałali. They went to school here and took their matura exam. They worked here in bigger, smaller shops and workshops, on stalls and on farms. They prayed in synagogues here. They started their family lives here. They ran houses, brought up their children, took care of their families. They had arguments here and co-worked. They led happy everyday lives here and dreamt of better future. Na Podhalu był cały ich świat, o którego barwach i odcieniach tak łatwo zapomnieć w kontekście zagłady i jej długiego cienia. 30 sierpnia 1942 roku ten świat został unicestwiony w dniu najtragiczniejszym w historii tego regionu. Tego dnia Podhale straciło blisko 3000 swoich obywateli. Here in Podhale there was their whole world. It's so easy to forget about its colors and hues in context of Holocaust and its long-lasting shadow. August the 30th, 1942, this world was annihilated during the most tragic in this region's history. That day, Podhale lost almost 3,000 of its inhabitants. Znajdujemy się w miejscu kojarzącym się z pięknem sportowej rywalizacji, rozrywką i emocjami kibiców.
30 sierpnia 1942 roku ten stadion stał się miejscem niewyobrażalnej tragedii. We are here in the place that we usually associate with the beauty of sports competition, entertainment and supporters' emotions. August 30th, 1942, the stadium became a place of unimaginable tragedy. Tamtego dnia o świcie żydowskim mieszkańcom Nowego Targu i wszystkim tym, których przez kilka poprzedzających te daty dni przypędzono z ich miejscowości do stolicy powiatu, nakazano pod groźbą śmierci stawić się na stadion. That day at dawn, the Jewish inhabitants of Nowy Targ were displaced from their towns and villages and were forced to come to the county's capital and under threat of death, they had to come to the stadium here. Przez dwuskrzydłową bramę stadionu, która była zlokalizowana mniej więcej tam, przechodzili jako rodziny, setki rodzin. Za bramą stał duży stół, obok którego każda z wchodzących osób musiała przystanąć. Siedzący za stołem niemieccy funkcjonariusze kazali przechodzić na lewo od bramy osobom starszym, a za takich uważano wszystkich powyżej 55 roku życia, schorowanym i niepełnosprawnym, wszystkich, których uznano za niezdolnych do pracy i transportu do obozu zagłady w Bełżcu. Through a two-wing gate of the stadium, they went through as families, hundreds of families. Behind the fence, there was a big table next to which each person had to stop. There were German officers sitting at the table and they ordered the elderly, those above 55 years old, to move left, as well as those sick and disabled, all who were unable to work and transportation to Bełżec. Z pozostałych ponad 2000 przybyłych na stadion sformowano dwie kolumny i ustawiono ich w rzędy po 10 osób. Ograbiono ich z pieniędzy, biżuterii i rodzinnych pamiątek, wszystkiego, co ze sobą zabrano. Później wyczytano nazwiska 263 osób przeznaczonych do pracy w obozach w Nowym Targu, Czarnym Dunajcu i Zakopanem. All that were left were grouped into two columns and rows of 10 persons in a row. There were over 2,000 people. They had to give all the money, jewelry, and family souvenirs, all that they took with them. Then 263 names were read out loud of those able to work in camps in Nowy Targ, Czarny Dunajec and Zakopane. Wychodzący z szeregu nie byli w stanie pożegnać się z najbliższymi, choćby słowem czy uścisknięciem dłoni. Brak tego pożegnania pozostał z nimi do końca życia. Tak jak widok stojących na płycie stadionu bliskich, podczas gdy oni na ciężarówkach byli wywożeni w nieznanym im kierunku. Those who left their rows couldn't even say goodbye to their close ones, not even a word or a handshake. The lack of a farewell stayed with them till the end of their lives, so as did the view of their close ones standing on the stadium while they were taken on lorries in a not known yet direction. Później około 1500 osób, głównie kobiet i dzieci, pośród bicia i krzyków wypędzono na dworzec i tam załadowano do bydlęcych wagonów. Robotnicy, których skierowano do pracy w przydworcowych barakach, patrzyli na mękę swoich rodziców, żon i dzieci. Pociąg do obozu zagłady w Bełżcu wyruszył z nowotarskiego dworca około godziny 14. Then about 1,500 people, mainly women and children, were taken to the railway station among beating and moaning, and they were pushed into cattle cars of the train. The workers who were sent to work in barracks nearby looked at the torment of their parents, wives and children. The train to Bełżec left the railway station here at 2 p.m. Osoby starsze i chore oraz członków Nowotarskiej Rady Żydowskiej i ich rodziny wywieziono z ciężarówkami na cmentarz żydowski, gdzie zamordowano ich w ciągu kilku kolejnych godzin. The elderly and the sick, as well as the members of the Jewish Council and their families,
were taken to lorries and murdered a few hours later at the Jewish cemetery. To na tym stadionie zniszczono społeczność podhalańskich Żydów i cały ich świat. Przez jego bramę 30 sierpnia 1942 roku weszło kilkaset rodzin. Nie wiadomo, ile dokładnie nie stawiło się na miejscu selekcji i pozostało w ukryciu. Wiadomo, że z obecnych tamtego dnia na Podhalu wszystkich żydowskich rodzin, czyli rodziców i ich dzieci, spośród tych zgromadzonych na stadionie i pozostających w ukryciu, ocalała tylko jedna. The whole community of Jews of Podhale and their whole world was destroyed here. A few hundred of families walked through its gate on August 30th, 1942. We don't know exactly how many families hit and didn't come to a selection point. We know that only one family survived. Była to Betty i Jakub Datlerowie i ich dzieci, 6-letni Eryk i 2,5-letnia Ewa, którzy ukryli się w lesie i przeżyli tam dzięki pomocy nowotarżanina Józefa Jędrola 10 dni. Dostarczał im żywność, a na koniec przywiózł im z Krakowa dokumenty z fałszywym nazwiskiem. I ta proporcja, jedna do kilkuset, pokazuje bezmiar tragedii, która dokonała się na Podhalu pod koniec sierpnia 1942 roku. There were Betty and Jakub Datner and their children, 6-year-old Eric and 2.5-year-old Eva. That was one family among all the Jewish families, those gathered here and those in hiding. They hid in the forest and survived 10 days thanks to the help of Józef Jędro, the citizen of Nowy Targ, who brought false documents from Krakow for them. And this proportion, one to a few hundred, shows the vastness of the tragedy in Podhale at the end of August. Obecna tutaj z nami Janet Appelfield, kiedyś Gustawa Dzidzia z nowotarskiej rodziny Singerów, jest jednym z zaledwie kilkorka dzieci żydowskich, które były na Podhalu w czasie wojny i przeżyły zagładę. Janet Appelfield, once Gustawa Dzidzia, from the Singer family in Nowy Targ, who is with us today, is one of a few children who were in Podhale during the war and survived. Janet, serdecznie dziękuję Ci, że jesteś z nami i zechciałaś się podzielić z nami Twoją historią. Wraz z Janet zabierze głos jej córka Debbie Mili. Janet, thank you for that you are here with us today and you wanted to share your story with us. Together with Janet, Debbie Miley is going to speak. I'm 87 years old. It's a miracle that I'm here with you today to commemorate the 80th anniversary of the extermination of the Jewish population of Nowy Targ. 80 years ago, most of my family perished. I'm the lucky child who defied all odds and survived the distress of separation, unbearable losses, and unimaginable trauma. Mam 87 lat, że jestem dzisiaj tutaj z wami, aby upamiętnić 80. rocznicę zagłady żydowskiej populacji Nowego Targu. 80 lat temu większa część mojej rodziny zginęła. Jestem szczęśliwym dzieckiem, które przeciwstawiło się wszystkim przeciwnościom i przetrwało rozpacz rozdzielenia, niemożliwą stratę i niewyobrażalną traumę. I have a very special place in my heart for Nowy Targ. It is my hometown. Before the Holocaust, my family lived here for generations.
dating back to the late 1700s. Mam bardzo wyjątkowe miejsce w moim sercu dla Nowego Targu. To moje miasto rodzinne. Przed Holokaustem moja rodzina żyła tutaj przez pokolenia, począwszy od XVII wieku. My great-grandparents opened a store at 28 Winnick and lived on the upper floor. In the early 1900s, the store was passed on to my grandparents, Emmanuel and Helena Singer. Moi pradziadkowie otworzyli sklep w rynku 28 i mieszkali tam na piętrze. Na początku XX wieku sklep został przekazany moim dziadkom, Emanuelowi i Helenie Singer. My father, Aloisi, was the oldest of six sons. Well known and highly respected, the Singer family enjoyed good relations with their neighbors, both Christians and Jews. Mój tata Aloisy był najstarszym spośród sześciu synów. Dobrze znana i respektowana rodzina Singerów miała dobre relacje z sąsiadami, zarówno chrześcijanami, jak i Żydami. I have wonderful memories of my early childhood. My uncle Arthur would take me for rides in his motorcycle. Strapped into the sidecar, he would take me to the tea salon. I can still taste the sugar-covered orange slices wrapped in cellophane. Mam fantastyczne wspomnienia z mojego wczesnego dzieciństwa. Mój wujek Artur zabierał mnie na przejażdżki motocyklem. Przypięta do bocznego wózka motoru, jechałam z nim do herbaciarni. Wciąż czuję smak pokrytych cukrem plasterków pomarańczy zawiniętych w celofan. I remember cooking and baking with my babcia, preparing for the holidays, swimming in the Dunajec, in the winter riding in the horse-drawn sled. Pamiętam gotowanie i pieczenie z moją babcią, przygotowanie do świąt, pływanie w Dunajcu, a zimą przejażdżki saniami. It's hard to even believe that those joyful memories took place only meters from where we stand. Ciężko nawet uwierzyć w to, że te wspaniałe wspomnienia miały miejsce tylko kilka metrów od miejsca, gdzie teraz się znajdujemy. My mother Maria, or Mania, as everyone called her, was beautiful and smart. I was only a young child when we were separated, but I still remember her perfectly. Moja mama Maria, albo Maria, tak jak wszyscy ją nazywali, była piękna i mądra. Ja byłam małym dzieckiem, kiedy zostałyśmy rozdzielone, ale wciąż pamiętam ją doskonale. Often she helped out in the Singer store. She was very good with numbers and bookkeeping. My mother was able to work because I had a nanny. Her name was Zosia and Zosia took care of me. Często mama pomagała w sklepie Singerów. Dobrze liczyła i zajmowała się księgowością. Moja mama mogła pracować tylko dlatego, że miałam niańkę. Ta niańka zajmowała się mną, miała na imię Zosia. Zosia's boyfriend used to come to our backyard on ulica Długa and whistle for her. She would go out on the balcony and tell him, "Nie gwiazda koło domu, bo dzidzie śpi." Chłopak Zosi przychodził na nasz ogród z tyłu i na nią gwizdał. To było na ulicy Długiej. Ona wychodziła na balkon i mówiła: "Nie gwizdaj koło domu, bo dzidzia śpi." I can still taste the delicious tomato soup my mother used to make, which to this day I have not been able to replicate. I still love Polish food like gołąbki, ogórki, kapusta and bigos. Wciąż czuję smak pysznej zupy pomidorowej, którą robiła moja mama i której do dzisiaj nie jestem w stanie ugotować się jak ona. Wciąż uwielbiam polskie jedzenie jak ogórki, kapusta, gołąbki i bigos. Nowy Targ will always be deeply rooted in my soul. Nowy Targ był zawsze głęboko zakorzeniony w mojej duszy. In September 1939,
My idyllic childhood came to an abrupt end when the Nazis invaded Poland. Nothing was ever the same. We wrześniu 1939 roku moje idylliczne dzieciństwo zakończyło się. Kiedy naziści zaatakowali Polskę, nic już nie było takie samo. I was born into a very happy and loving family. I had adoring parents, grandparents, aunts, uncles, and I had a baby sister named Sarenka. Urodziłam się w bardzo szczęśliwej i kochającej rodzinie. Miałam kochanych rodziców, dziadków, ciocie, wujków i miałam młodszą siostrę, która na imię miała Sarenka. While there were certainly overt signs of anti-Semitism, no one could have dreamt of the mass death and destruction that would ensue. Podczas gdy pojawiały się jawne znaki antysemityzmu, nikt nawet nie wyobrażał sobie masowej śmierci i zniszczeń, do których to wkrótce miało doprowadzić. We first escaped to Russia with shortage of food and difficulty in finding work. Life in Russia was harsh and filled with heartbreak. Najpierw uciekliśmy do Rosji z powodu braku jedzenia i trudności w znalezieniu pracy. Życie w Rosji było ciężkie i złamało nasze serca. Tragically, my baby sister Samenka died. And my two uncles, Juzek and Heniu, were shot and killed. Niestety moja młodsza siostra Sarenka zmarła i moi dwaj wujkowie Juzek i Heniu zostali zastrzeleni. Shortly after, we returned to Novitarn. We were forced to wear armbands to identify ourselves as Jews, and we lived in the ghetto on Baksmińska Street. Krótko po tym wróciliśmy do Nowego Targu. Byliśmy zmuszeni nosić opaski na ramionach, które identyfikowały nas jako Żydów. I mieszkaliśmy w getcie na ulicy Baksmińskiej. When my father heard that the Gestapo was searching for him, we escaped to Niepołomice, where my mother's relatives were living. We soon learned that Niepołomice was not safe either. Kiedy mój tata usłyszał, że Gestapo szuka, uciekliśmy do Niepołomic, gdzie mieszkali krewni mojej mamy. Ale wkrótce dowiedzieliśmy się, że Niepołomice też nie były bezpiecznym miejscem. After multiple attempts to escape, we realized that there was no place to hide and no place to run. Po kilku próbach ucieczki zdaliśmy sobie sprawę, że nie było miejsca, aby się schować, a nie uciec. In August 1942, an order was issued by the Nazis that all Jews in Niepołomice and all the surrounding towns had 3 days to report to Wieliczka, a suburb outside of Krakow. They were told they would be resettled in another ghetto. W sierpniu 1942 roku naziści wydali rozkaz, który mówił, by wszyscy Żydzi z Niepołomic i okolic w ciągu 3 dni zameldowali się w Wieliczce niedaleko Krakowa. Powiedziano im, że zostaną przesiedleni do innego getta. This was the Nazi policy of the final solution, the Reinhardt action. To była polityka nazistów ostatecznego rozwiązania, czyli akcji Reinhardt. My parents must have already known that their fate was grim, and they loved me enough to do the most painful, brave, and selfless thing a parent could ever do. Moi rodzice musieli wiedzieć, jak ponury będzie ich los, i kochali mnie tak bardzo, że zrobili najbardziej bolesną, ale odważną i bezinteresowną rzecz, jaką mogą zrobić rodzice. With the hope of keeping me safe, they gave their blonde-haired 7-year-old girl away, not knowing if they'd ever see me again. Z nadzieją, że bezpiecznie przetrwam, oddali mnie, 7-letnią malutką dziewczynkę, blondynkę, nie wiedząc, czy kiedykolwiek jeszcze mnie zobaczą. They had already lost their baby, Sarenka, to diphtheria, and then now they had to do the unthinkable hard and remaining child over to a virtual stranger.
Oni już stracili swoje dziecko, Sarenkę, która zmarła na błonicy i teraz musieli zrobić coś niewyobrażalnego. Oddali swoje dziecko wirtualnemu nieznajomemu. I was first given to my cousin's nanny, Maria. She was not able to keep me, and from there I was passed from caretaker to caretaker. To najpierw oddano mnie do kuzynki mojej niani, Marii. Ona nie mogła się ze mną zajmować i stamtąd przekazywano mnie od opiekuna do opiekuna. Some kind, some cruel, and some indifferent. Niektórzy byli mili, niektórzy okropni, a inni obojętni. I remember my father transferring my care from Maria to my 19-year-old cousin Lala through the Krakow ghetto fence. Pamiętam, kiedy tata przenosił jakby opiekę nade mną od Marii do mojej 19-letniej kuzynki Lali przez bramę getta w Krakowie. I really didn't know her. She was paid to take me, but treated me with cruelty. Tak naprawdę jej nie znałam. Zapłacono jej za zabranie mnie i traktowała mnie okropnie. She obtained falsified papers for both of us and I took on the identity of a deceased Polish girl named Krystyna Antoszkiewicz. Ona dostała też fałszywe dokumenty dla nas obojga i przybrałam tożsamość chorej polskiej dziewczynki, która nazywała się Krystyna Antoszkiewicz. We lived in a tiny cottage in Myślenice, but one day, with much secrecy, Lala took me to Krakow. Mieszkałyśmy w małej chatce w Myślenicach, ale pewnego dnia w sekrecie Lala zabrała mnie do Krakowa. She left me sitting in a pew in the Karmelitska church with instructions to wait for her. Lala zabrała mnie do Krakowa, zostawiła mnie siedzącą na ławce przy kościele na Karmelickiej i poleciła mi, by na nią tam czekać. Lala went to meet her boyfriend in a cafe across the street for a meeting of the Polish underground. Lala poszła spotkać się z chłopakiem naprzeciwko w kawiarni. Było to spotkanie polskiego podziemia. I waited for hours. Czekałam godzinami. It was dark and she never came back. Zrobiło się ciemno i ona nie przyszła po mnie. Later I learned the cafe was raided by the Gestapo. Potem dowiedziałam się, że w kawiarni było Gestapo. I was just 7 years old. Miałam tylko 7 lat. Crying, wandering the busy street and all alone, a stranger on the sidewalk scooped me up and took me to safety. Płacząc, chodziłam po zatłoczonej ulicy zupełnie sama, aż wreszcie nieznajomy na chodniku zabrał mnie w bezpieczne miejsce. So you see, it was both the cruel caretakers and the generous, righteous Gentiles that saved my life. Jak widzicie, byli i okrutni opiekunowie, ale również hojni i prawi ludzie, którzy ocalili moje życie. The Talmud tells us, whoever saves a life saves the entire world. Talmud mówi, ktokolwiek ocali jedno życie, ocali cały świat. I was taken to a farm outside of Kraków in Bronowice Mauer, where I was hidden, somewhat happy and well cared for. The farm was owned by the Catholic Church. Zostałam zabrana na farmę poza Krakowem w Bronowicach Małych, gdzie zostałam schowana. W jakiś sposób byłam szczęśliwa i dobrze o mnie dbano. Właścicielem tej farmy był Kościół katolicki. When the war ended in 1945, Lala's father came to the farm to take me. Although the Gom family loved me, they felt they did not have the right to keep me. So against my will, I left with him. Kiedy wojna skończyła się w 1945 roku, ojciec Lali przyszedł na farmę po mnie. Chociaż rodzina Gołębiów kochała mnie,
Oni czuli, że nie mają prawa trzymać mnie ze sobą, więc przeciwko mojej woli poszłam z nim. He callously dropped me at the Jewish Committee Center in Krakow, where I huddled with about 60 other traumatized orphan children. On bezdusznie zostawił mnie w centrum gminy żydowskiej, gdzie zgromadziło się 60 straumatyzowanych, osieroconych dzieci. There, a heroic woman named Lena Kuchler, having suffered her own tragic losses, decided to dedicate her life to these frightened, sickly, wild-eyed orphan children and made a home for them in the resort town of Zakopane. She opened Dom dla Dzieci. Tam bohaterka, która nazywała się Lena Kuchler, cierpiąc swoją własną stratę, zdecydowała się poświęcić życie dla tych wystraszonych, chorobitych sierot z szeroko otwartymi oczami i zrobiła dla nich dom w Zakopanem, otworzyła dom dziecka. It's important that I tell you what was happening to my parents when they arrived in Wieliczka. Ważne jest, bym opowiedziała wam, co stało się z moimi rodzicami, kiedy przyjechali do Wieliczki. When my parents arrived at the open field on the hilltop in Wieliczka, they agreed that they would separate from one another. Kiedy moi rodzice przyjechali na otwarte pole na wzgórzu w Wieliczce, zgodzili się, że tam rozdzielą się jeden od drugiego. One might think they would cling tightly in their last desperate moments, but by separating they thought perhaps there was at least a chance that one of them might survive to find me after the war had ended. Ktoś mógłby pomyśleć, że powinni trzymać się razem po ostatnich ciężkich momentach, ale przez rozdzielenie pomyśleli, że może chociaż jeden z nich przeżyje i znajdzie mnie po wojnie. This way they may get lucky and endure different fates purely because they were not together. They still had hopes there would be an end to this war and that their bravery, ingenuity and perhaps God looking over them, one of them might survive with their precious daughter. Tym sposobem mogli mieć szczęście i znosić różne losy, głównie dlatego, że nie byli razem. Wciąż mieli nadzieję, że wojna się skończy i że ich odwaga, pomysłowość, być może Bóg patrzący na nich z góry, dzięki temu jeden z nich może przetrwać dla ich drogocennej córki, która została. Out of 12,000 Jews, 1,000 lucky men were deemed to be strong enough to work as slave laborers. Spośród 12 tysięcy Żydów, 1,000 szczęśliwych mężczyzn zostało uznanych za wystarczająco silnych, by pracować jako więźniowie. Lucky, because they weren't sent to their death. My father was among that group. He was sent to live in the Krakow ghetto temporarily while the Nazis were building the concentration camp Płaszów. Szczęśliwi, ponieważ nie zostali skazani na śmierć. Mój ojciec był w tej grupie. Został wysłany do krakowskiego getta, gdzie naziści budowali obóz koncentracyjny w Płaszowie. When the camp was completed, the ghetto was liquidated and my father, my tatuś, was moved there to work on an assembly line making electrical cables. Kiedy obóz został skończony, getto zostało zlikwidowane i mój tatuś został wysłany do pracy na linii produkcyjnej, produkował kable elektryczne. My beautiful mother, along with the others, was forced into one of the 53 boxcars, each marked with the letter B. That stood for Belzec, extermination camp. Moja piękna matka wraz z innymi została zmuszona do wejścia do jednego z 53 wagonów, każdego oznaczonego literą B, co oznaczało obóz w Belzecu. Each boxcar was crammed with 150 people. For five nights and days, their bodies were pressed so tightly against one another, they weren't able to sit or lie down. Każdy wagon umieścił 150 osób. Przez
5 dni i nocy, ich ciała były tak mocno przyciśnięte do siebie, że nie mogli ani usiąść, ani się położyć. A white disinfecting chemical powder had been sprinkled on the floors of the boxcars. When the floors became wet with urine, the chemical gave off toxic fumes that killed many people. Biały proszek do dezynfekcji był usypany na podłogi wagonów. Kiedy podłoga była wilgotna od moczu, chemikalia powodowały toksyczne opary, które zabiły wielu ludzi. There was no food or water, and so the floors became littered with dead. Nie było jedzenia ani wody, więc podłoga szybko wypełniła się zmarłymi. When the boxcars arrived at Belzec, those who survived the horrific journey were marched directly to the gas chambers, murdered. Kiedy wagony przyjechały do Belzeca, ci, którzy przetrwali tą przerażającą podróż, zostali zaprowadzeni prosto do komór gazowych i zamordowani. The whole process, from when they arrived to when they were gassed, took only 3 hours. Cały proces, odkąd przyjechali do Belzeca i zostali zaprowadzeni do komór gazowych, zabierał około 3 godzin. And so my mamusia died a cruel and torturous death. Więc moja mama zmarła okropną śmiercią. My father survived, and while there was every reason to believe he would never be reunited with me, miraculously he found me and we were reunited. Mój tata przeżył, podczas gdy nie było żadnego powodu, by uwierzyć, że kiedykolwiek się pojednamy i odnajdziemy, cudem odnalazł mnie i spotkaliśmy się znowu. To quote from my father's diary, he said, I vowed I would find you. It didn't matter how long it took. Every day I asked myself, how do I even look for a child in a city of 350,000 people? Zacytuję fragment pamiętnika mojego taty. Przysięgnąłem sobie, że cię odnajdę. Nieważne, jak długo mi to zajęło, każdego dnia pytałem siebie, w jaki sposób odszukać dziecko w mieście, gdzie wówczas mieszkało 350 tysięcy ludzi. My father and I arrived in the United States in March 1947. Mój tata i ja przyjechaliśmy do Stanów w marcu 1947 roku. For over 40 years I have told my story to thousands of people, with the hope of bringing greater awareness and understanding of the danger of discrimination, intolerance, and hatred. I am the voice for the thousands of victims that were murdered. Przez ponad 40 lat opowiadam moją historię tysiącom ludzi z nadzieją podniesienia świadomości i zrozumienia niebezpieczeństwa, dyskryminacji, nietolerancji i nienawiści. Jestem głosem tysięcy ofiar, które zostały zamordowane. The righteous Gentiles who saved my life are the true heroes. Although they risk their own lives, they follow their hearts and their conscience to do what was moral and ethical. Ci prawi ludzie, którzy ocalili moje życie, są prawdziwymi bohaterami. Chociaż ryzykowali swoje własne życie, szli za głosem serca i sumienia, by zrobić to, co było moralne i etyczne. I will forever be grateful. They did not just save my life. They saved the lives of my children, grandchildren, and future generations. Będę zawsze im wdzięczna. Oni nie tylko ocalili moje życie, ale ocalili też życie moich dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń. I have so much love and gratitude in my heart right now. Mam tak wiele miłości i wdzięczności teraz w moim sercu. It is almost hard to believe that I'm standing in the same town where my life began. Ciężko uwierzyć, że stoję w tym samym mieście, gdzie zaczęło się moje życie. Looking at Carolina Pons brings tears to my eyes. Her dedication, determination, and extensive research
has been instrumental in bringing us all together today for this wonderful commemorative event. Spoglądanie na Karolinę Pan sprawia, że łzy stają mi w oczach. Jej oddanie, determinacja i rozległe badania sprawiły, że przyszliśmy tutaj dzisiaj wszyscy na to cudowne upamiętnienie. Over the years, Karolina has become my second daughter, and I love her and her family so, so much. Przez lata Karolina stała się moją drugą córką i kocham jej i jej rodzinę tak bardzo, bardzo mocno. My heartfelt thank you to the members of the Volunteers of People, Not Numbers Project. Moje serdeczne podziękowania kieruję również w stronę ludzi z projektu Ludzie Nie Liczby. You are an exceptional group of individuals who are committed to remembering the 3,000 people of Nowy Targ. I'm so very grateful for that work, for the work that you do. Jesteście wyjątkową grupą, która przyjęła sobie za zadanie upamiętnienie 3000 ludzi, mieszkańców Nowego Targu, którzy zginęli. Jestem wam bardzo wdzięczna za całą pracę, którą wykonujecie. I feel proud to have been invited to share in this monumental acknowledgement and will carry this warm and loving feeling forever. Dziękuję bardzo. Jestem bardzo dumna. Jestem bardzo dumna, że mogłam podzielić się z wami wspomnieniami z tych wydarzeń i będę mieć zawsze w sercu te ciepłe i kochające uczucia, jakimi mnie darzycie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. I am a wife and a mother because these are the paths I have chosen to take. I was born the child of a Holocaust survivor. This is a path that was chosen for me. Jestem żoną i matką, ponieważ taką drogę sobie wybrałam. Urodziłam się jako dziecko ocalałej z Holokaustu. To jest ścieżka, jaka została wybrana za mnie. Thank you for inviting me to be here today and to share in this gathering on this difficult but important anniversary date. Dziękuję za zaproszenie mnie, abym była tutaj dzisiaj z wami i za możliwość podzielenia się z państwem w tą trudną, ale ważną rocznicę podzielenia się moją historią. I have always known my mother's story of survival, although I don't remember when I first learned of it. I was born with it. Od zawsze znam historię, w jaki sposób ocalała moja mama, chociaż nie pamiętam, kiedy pierwszy raz ją usłyszałam. Urodziłam się z tą historią. I didn't live the horror, but I was born with the threads of the angst. This is who I was before I was anything else. I was the child of a traumatized child. Nie przeżyłam horroru, ale urodziłam się w niepokoju. To jest kim byłam, zanim byłam kimś innym. Byłam dzieckiem straumatyzowanego dziecka. Each child of survivor wears this legacy differently and views this birthright through different lenses. Każde dziecko ocalałego inaczej nosi tę spuściznę i patrzy na to inaczej. For me, this legacy has landed on my shoulders with pride, with pain, with confusion, and a lifetime of questions. Jak dla mnie to dziedzictwo, ta spuścizna, to duma, ból, zamęt, całe życie pełne pytań. 7 years ago, I traveled with my husband, my mother, and my 17 and 18-year-old sons to Poland to retrace the steps of my mother's early childhood and her survival of the Holocaust.
7 lat temu przyjechałam do Polski z moim mężem, mamą i dwoma synami, 17 i 18-letnim, aby prześledzić wczesne dzieciństwo mojej mamy i jej ocalenie z Holokaustu. My sons have known my mother's story since they were born, but hearing the details retold while standing in the very spots where her milestones and traumatic events occurred would be even more moving and life-changing. Moi synowie znają tę historię, odkąd się urodzili, ale słuchanie szczegółów opowiedzianych raz jeszcze, stojąc w miejscach, gdzie nastąpiły przełomowe wydarzenia w jej życiu, było jeszcze bardziej poruszające i mogło zmienić ich życie. I've been to Poland once before when I was a young teenager, but this would be different. This time I would be here both as a mother and a daughter. Byłam już w Polsce raz, kiedy byłam nastolatką, ale to było zupełnie coś innego. Tym razem, kiedy przyjechałam z dziećmi, z mężem, byłam jako matka, ale jako córka. This would be three generations accompanied by my newly found soul sister and Holocaust historian Karolina Pans. To były trzy pokolenia, którym towarzyszyła moja nowo odnaleziona siostra, historyk Holokaustu Karolina Pans. The Rynek in Krakow was beautiful, filled with colorfully adorned fiakers and crowds of joyful young people drinking ice cold piwo, laughing with their friends and sitting at the lively outdoor restaurants. Rynek w Krakowie był piękny, pełen kolorowo przystrojonych dorożek, tłumów, wesołych młodych ludzi pijących zimne piwo, śmiejących się z przyjaciółmi, siedzących w tętniących życiem ogródkach restauracyjnych. But I felt conflicted. I didn't want Krakow to be beautiful and I didn't want to like it. Nagle poczułam się skonfliktowana, bo nie chciałam, by Kraków był piękny i nie chciałam go lubić. I felt certain that Poland should be war-torn gray with crumbling buildings reduced to rubble as it was indelibly imprinted on my mind. Poland wasn't supposed to be young and vibrant, but it was. Byłam pewna, że Polska będzie szara, zniszczona, z rozpadającymi się budynkami, które obróciły się w gruz, co zostało trwale wyryte w mojej pamięci. Nie spodziewałam się młodej i tętniącej życiem Polski, ale taka właśnie była. I was stuck in 1942 in the horrors of my mother's trauma, but the reality was that this was 2015 and that all of these young people were not responsible for the atrocities of the Holocaust. Utknęłam w 1942 roku w horrorze traumy mojej mamy, ale ta rzeczywistość była inna. Był rok 2015 i wszyscy ci młodzi ludzie, których widziałam, nie byli odpowiedzialni za okrucieństwa Holokaustu. Krakow was beautiful, and while the stories of the Holocaust remained very much alive, they were decades old, and there was a new generation of diverse people here, full of life. Kraków był piękny, a opowieści o Holokauście pozostały tak bardzo żywe. Minęły dekady, pojawiło się nowe pokolenie innych, pełnych życia ludzi. Smart, educated people making sure this kind of mass hatred could never happen again. At least that's what I had hoped. Mądrych, wyedukowanych ludzi, którzy upewnili mnie, że ta masowa nienawiść już nigdy się nie wydarzy. Przynajmniej wtedy miałam taką nadzieję. 80 years ago, my blonde-haired, green-eyed, sweet mother became motherless. 80 years ago, nearly 3,000 people from this charming town of Novitarg were wiped clean off this earth without leaving much of a trace, and every thread of the rich legacies that should have been were abruptly severed. 80 lat temu moja słodka mama z blond włosami, zielonymi oczami straciła matkę. 80 lat temu prawie 3000 ludzi z tego czarującego miasta Novitarg zostało zmieconych z powierzchni ziemi, bez pozostawienia większego śladu. A każda nić ich bogatego dzieciństwa, która powinna być, została całkowicie obcięta. Mothers and fathers
would not fill their dreams of watching their children grow with the joyous expectations that they would pass along their rich Jewish traditions and generations of history. Their legacy abruptly ended. Matki i ojcowie nie spełnili swoich marzeń, patrząc, jak dorastają ich dzieci, z radosnymi oczekiwaniami, że przekażą dalej ich bogate żydowskie tradycje i pokolenia historii. Ich spuścizna zakończyła się całkowicie. I look around and I am shaken by the juxtaposition of the tragedy that is represented by those that lie in the cemetery, of those that are only represented in our memories and in our history books, and by Mr. Goodfriend and my mother, who miraculously stand beside me. Rozglądam się, jestem wstrząśnięta zestawieniem tragedii, które reprezentują ci, którzy leżą na nowotarskim cmentarzu, tych, których reprezentują tylko nasze wspomnienia i książki historyczne, a także przez pana Goodfreunda i moją mamę, którzy jakimś cudem stoją tu przede mną. It's almost impossible to believe that my mother once walked these very streets in Nowotarg with a loving mother that I would never know. To prawie niemożliwe, by uwierzyć, że kiedyś moja mama przechadzała się ulicami Nowego Targu ze swoją kochającą matką, której niestety nigdy nie poznałam. Babcia, I know you would be so proud of who your little blonde Jija has become, and proud that I named my youngest son after her. His name is Isaac Gustava Singer. Yes, I know, that's a girl's name. Babciu, wiem, że byłabyś dumna z tego, że kim została twoja mała Jija z blond włosami. I byłabyś dumna, że nazwałam po niej najmłodszego syna. Jego imię to Isaac Gustava Singer. Tak, wiem, że to dziewczęce imię. My oldest son, Jacob, is named after your father. Another way your family legacy lives on. Your ultimate sacrifice gave me the greatest gifts, and I am forever grateful. Mój najstarszy syn, Jacob, ma imię po twoim tacie. To inny sposób, aby wyrazić, że ta spuścizna żyje i trwa. Twoja ostateczna ofiara dała mi ogromny prezent, za który zawsze jestem wdzięczna. My mother was born 87 years ago as Gustava Singer. Her family affectionately called her Jija. Moja mama urodziła się 87 lat temu jako Gustava Singer. Jej rodzina czule nazywała ją Jijią. My mother was a lucky one. Lucky because she was loved. Lucky because she was blonde. Lucky because her father searched until he found her after the war, and lucky because she lived to tell her traumatic story of survival. Moja mama była szczęściarą. Szczęściarą, ponieważ była kochaną. Szczęściarą, ponieważ była blondynką. Szczęściarą, ponieważ jej tata szukał jej aż do, póki jej nie znalazł po wojnie. I szczęściarą, ponieważ żyje, aby opowiadać nam swoją traumatyczną historię ocalenia. We stand here in Nowotarg in unity with our Jewish family, represented only by the permanence of their grave sites and by the important monument, ensuring that our nearly 3,000 Jewish mothers and fathers, sons and daughters, aunts and uncles, cousins, friends and neighbors are not forgotten. Stoimy tutaj w Nowym Targu w jedności z naszą żydowską rodziną, reprezentowaną tylko przez obecność ich grobów i ten ważny pomnik, który zapewnia nas, że oni nie zostaną wymazani z naszej pamięci. Matki i ojcowie, synowie i córki, ciocie i wujkowie, kuzyni, przyjaciele i sąsiedzi. Each victim has a name, a life rooted in Nowy Targ, a family, and a harrowing story of demise. Każda ofiara ma swoje imię, ma życie zakorzenione w Nowym Targu, rodzinę i wstrząsającą historię śmierci. For all the Jews of Nowy Targ who were snuffed out, I am here. Dla wszystkich Żydów z Nowego Targu, których życie zgasło, jestem tutaj.
I will share your stories and pass on your beautiful traditions of lighting the Shabbos candles, Passover, Rosh Hashanah, and Yom Kippur. Jestem tutaj, by dzielić się historiami, podawać dalej wasze piękne tradycje zapalania świec szabatowych, Paschy, Rosh Hashanah, czyli żydowskiego Nowego Roku, i Yom Kippur, czyli Najświętszego Dnia w judaizmie. I will continue to paint a picture of the deep red magenta of borscht and pass on the recipe of mouth-watering gałąbki. Będę kontynuować malowanie obrazu ciemno-czerwonego barszczu i przekazywać przepis na apetyczne gołąbki. You are not standing in flesh with us today, but your memory will always be a blessing and one that will not be forgotten. Nie stoicie z nami ciałem, ale pamięć o was zawsze będzie błogosławieństwem i czymś, co nigdy nie zostanie zapomniane. My sons Jacob and Isaac were also born with this legacy of being descendants of a Holocaust survivor. They have known the story of the courageous Gentiles who risked their own lives to save their grandmother. Moi synowie, Jacob i Izaak, urodzili się z dziedzictwem bycia potomkami ocalałej z Holokaustu. Oni poznali historię odważnych ludzi, którzy ryzykowali życie, by ocalić ich babcię. They know that had these brave heroes chosen the path of hate and the safety of the herd mentality, then their babcia wouldn't be here, I wouldn't be here, and they wouldn't be here. Wiedzą, że gdyby ci odważni bohaterowie wybrali drogę nienawiści, ich babci nie byłoby tutaj, mnie też nie byłoby tutaj, ani ich by nie było. I will proudly carry on the traditions of our European Jewish heritage and pass this rich legacy on to my sons, and they will proudly pass it on to theirs. Będę z dumą przekazywać tradycje naszych europejskich Żydów, przekazywać ich bogate dziedzictwo moim synom, a oni z dumą przekażą to swoim dzieciom. I will continue to talk to children and educators in schools and synagogues so that your death will not be in vain. Będę nadal mówić dzieciom i edukatorom w szkołach i synagogach tak, by wasza śmierć nie była na próżno. We all have a responsibility to share the stories, the culture, and the history of those who lost that freedom. My hope is that keeping these stories alive will encourage others to be aware and to make the conscious decision every day to show up and demonstrate acts of compassion, kindness, fairness, and love, and to fight tirelessly against antisemitism. Mamy też odpowiedzialność dzielić się historią, kulturą i opowieściami tych, którzy stracili wolność. Mam nadzieję, że utrzymywanie tych historii przy życiu zachęci innych, by być świadomym i podejmować każdego dnia świadome decyzje, by pokazać i zademonstrować akty współczucia, życzliwości, sprawiedliwości i miłości, by niestrudzenie walczyć z antysemityzmem. I will continue to be a part of Holocaust education, perpetuate life lessons on tolerance and saying no to hate, and encourage dialogue. Będę nadal częścią edukacji o Holokauście i utrwalać lekcje życia, lekcje tolerancji i mówienia nie nienawiści, a będę także zachęcać do dialogu. I am so grateful for Carolina Pans and for those dedicated to the incredible People Not Numbers project and for all those that stand here with us today. Jestem bardzo wdzięczna Karolinie Pans i wszystkim wolontariuszom projektu Ludzie Nie Liczby, bo dzięki wam jestem tutaj dzisiaj. And of course, it is the greatest blessing to be experiencing this moving commemorative event, standing beside my beautiful mother. My heart is full. Dziękuję. Ojciec Janet, Alojzy Singer,
wymieniał przez lata korespondencję ze swoim najbliższym przyjacielem, Samkiem Gutfreundem. Ów Samek wspominał niekiedy o swoim bratanku Henryku, rówieśniku Janet. Aloysius Singer, Janet's father, wrote letters with Samek Gutfreund for years. Samek sometimes mentioned his nephew Henry, who was Janet's age. Henryk, Hanel Gutfreund, is here with us. Profesor Henryk, Hanel Gutfreund, jest tu dzisiaj z nami ze swoją piękną, liczną rodziną i mam niezwykły zaszczyt poprosić go o zabranie głosu. Jestem głęboko poruszony możliwością uczestniczenia w dzisiejszej uroczystości. Ja nie urodziłem się w Nowym Targu i nigdy tu nie mieszkałem. Należę do drugiego pokolenia ocalonych nowotarskich Żydów. Mimo tego Nowy Targ stał się ważną częścią mojego emocjonalnego DNA. I am deeply moved by the opportunity to participate in today's celebration. I was not born in Nowy Targ and I never lived here. I am the second generation of those Jews who survived in Nowy Targ. Despite that, Nowy Targ has become a very important part of my emotional DNA. W mojej młodości o Nowy Targu często mówiło się przy naszym rodzinnym stole. Wspominali go mój ojciec, jego bracia. Wszyscy szczęśliwie ocalali, gdyż uciekli w porę na wschód, unikając w ten sposób losu, który spotkał tych, którzy zostali na miejscu. Odbudowali swoje życie w Izraelu, ich nowej ojczyźnie, gdzie zaangażowali się w nowe sprawy i życiowe plany. Często jednak rozmawiali o swoim poprzednim życiu. Spotykali się ludźmi pochodzącymi z Nowego Targu. Opowiadali o latach szkolnych, o międzyżydowskich kolegach, o tętniącym życiu gminy żydowskiej z jej ruchami młodzieżowymi, klubami sportowymi, a nawet partiami politycznymi. Wspominali przepiękne Tatry, gdzie chodzili na liczne wędrówki. Od czasu do czasu nawet śpiewali góralskie piosenki. When I was young, we often talked about Nowy Targ sitting at the table with my family. My father and his brothers talked about the town. Fortunately, they all survived because they escaped in time to the east. That way, they could avoid the fate of those who stayed in Nowy Targ. They could rebuild their lives in Israel, their new homeland, where they got engaged in new affairs and new plans. They often talked about their previous life, met with people coming from Nowy Targ. They talked about school times, about non-Jewish friends, about full of life Jewish community, with its youth organizations, sports clubs, and even political parties. They remembered beautiful Tatra mountains where they went hiking. They sang Highlander songs from town to town. Po wielu latach odwiedziłem Nowy Targ. Ta pierwsza wizyta zapączkowała zmianę w moim stosunku do tego miejsca. Poznałem życzliwych sąsiadów mojej rodziny, nauczycieli gimnazjum, do której pochodzili. Zobaczyłem, gdzie mieszkali i jak wyglądało ich życie, prywatne i zawodowe. Zwiedziłem okolice, okoliczne krajobrazy i zacząłem rozumieć ich wspomnienia, rozumieć
tkankę życia, która została zniszczona ostatecznym brutalnym ciosem tego dnia, 80 lat temu. Moja dotychczasowa, trochę bezosobowa życzliwość nowego Targa ewoluowała w poczucie identyfikacji i głębszego zrozumienia korzeni mojej rodziny, a więc moich własnych. After many years, I visited Nowy Targ. That first visit was the beginning of change in my thinking about this place. I met friendly neighbors of my family, the gymnasium teachers, gymnasium where they went. I saw where they lived and how their life looked like, private and professional life. I saw the landscape here and began to understand their memories, the tissue of life which was destroyed by the last brutal blow that day 8 years ago. My previous, a bit impersonal kindness to Nowy Targ evolved in the sense of identification and deeper understanding my family roots, so my own roots. Każda ofiara Holokaustu miała swoją tożsamość, swoją historię życia, tak jak każdy człowiek, który kiedykolwiek stąpał na tej planecie. Byli to ludzie z charakterystycznymi cechami i osiągnięciami, z osobistymi nadziejami i marzeniami. Sprawcy Holokaustu chcieli zniszczyć nie tylko ich życie, ale też wymazać ich tożsamość, określić ofiary jako liczby. A przecież oni wszyscy mieli imiona. I to, co robimy dziś, to zbiorowe odczytanie ich imion jest symbolicznym sposobem przywrócenia ich osobistej pamięci. Each victim of the Holocaust has its own identity and history of life, like every human who has ever walked on this planet. There were the people with characteristics and achievements, with personal hopes and dreams. Those who caused the Holocaust wanted not only to destroy their life, but also to erase their identity, to identify the victims as numbers. And all these people were the ones who had names. What we are doing today, this collective reading of their names, is a symbolic way of bringing their personal memory back. Pozwolę sobie zacytować fragment z księgi Izajasza. Dam w moim domu i w moich murach stelę i imię. Dam im imię wiekuiste i zniszczyszczalne. Zauważcie, ze stela i imię to po hebrajsku Yad Vashem. Let me read a book of Isaiah. To them I will give in my house and within my walls a memorial and a name better than of sons and of daughters. I will give them an everlasting name that shall not be cut off. Notice that a memorial and a name mean Yad Vashem in Hebrew. Yad Vashem, Centrum Pamięci o Holokauście w Jerozolimie, podjęło się misji rejestracji nazwisk i przywrócenia tożsamości ofiarom Holokaustu. W duchu słów proroka Izajasza i w duchu misji Yad Vashem jesteśmy dziś tutaj, aby odczytać nazwiska ofiar nowotarskiego Holokaustu. Yad Vashem is Israel's official memorial to the victims of the Holocaust in Jerusalem. It undertook the mission of registering names and restore the identity of the Holocaust victims. In the spirit of Isaiah, the prophet, and Yad Vashem's mission, we are here to read out loud the names of the Nowy Targ Holocaust. Dzisiejsza uroczystość to kamień milowy na drodze miasta Nowy Targ i jego mieszkańców.
do uporania się z tym strasznym rozdziałem historii. Można to widzieć jako kulminację wcześniejszych wysiłków takich osób jak Karolina Pantz, którą spotkałem kilkakrotnie tutaj i też w Jerozolimie. Karolina zajmuje się badaniem historii osób i rodzin w czasie Holokaustu i przywracaniu tej zapomnianej lub wypartej przeszłości miasta, w którym nie ma dziś już Żydów, a mieszkają tylko Polacy. Wspierają ją w tym burmistrzowie miasta, były burmistrz, nieżyjący już Marek Fryzlewicz, obecny burmistrz Grzegorz Batycha. Popierają ją również mieszkańcy miasta. Ten stosunek miasta Nowy Targ do swojej przeszłości jest szlachetnym ludzkim aspektem tej straszliwej wielkiej tragedii. This anniversary is a milestone on the way the town of Nowy Targ and its inhabitants have to go through with its awful part of history. It could be seen as a culmination of previous effort of people like Karolina Pantz, whom I have met a few times here and in Jerusalem. Karolina is engaged in studying the history of the people and families during the Holocaust and restoring this forgotten or repressed past of the town where there are no Jews now and only Polish people live. Karolina is supported by the town's mayors, a former dead mayor, Marek Fryzlewicz, and the present mayor, Grzegorz Batycha. She is supported also by the town's inhabitants. This attitude of the town of Nowy Targ to its past is a noble human aspect of this great, awful tragedy. Mówiłem już, jaką radością napawa mnie uczestniczenie w dzisiejszej uroczystości. Poczucie tej radości jest dodatkowo spotęgowane obecnością tu moich wnuków i wnuczek. Pozwolę sobie teraz powiedzieć kilka słów bezpośrednio do nich. Zwrócę się do nich po hebrajsku, a następnie powtórzę moje słowa po polsku. I have already said how happy I am to take part in this commemoration. The feeling of happiness is additionally strengthened by the presence of my granddaughters and grandsons here. Let me talk directly to them in Hebrew, and then I will repeat what I have said in Polish. Alon, Tamar, Tal, Ela, Itai, Noam. Ani meushar sheitztaraftem elai banesiya hazot. Atem sheyachim leolam acher. Atem sheyachim leyabeshet acheret. Lezmanim acherim. בכל זאת, העקבות של מה שאתם חווים today תבואים גם בגנים שלכם. ואני מקווה שבעתיד, כאשר תזכרו את האירוע הזה, תזכרו לא רק את הטרגדיה של העבר ואת השורשים שלכם, תזכרו גם את הביטויים הנאצלים של השתתפות בצער, של הבנה על ידי כל תושבי העיר נובי טארק. A teraz przetłumaczę na język polski. Alon, Tamar, Tal, Ela, Itai i Noam. Jestem szczęśliwy, że dołączyliście się do mnie w tej podróży. Należycie do innego świata, innego kontynentu i innych czasów. Jednak ślad tego, czego jesteście dzisiaj świadkami, jest zapisany również w waszych genach. Mam nadzieję,
wkrótce, w przyszłości, kiedy będziecie wspominać to wydarzenie, będziecie pamiętać nie tylko o tragedii przeszłości i swoich rodzinnych korzeniach, ale także o dzisiejszych wyrazach współczucia i zrozumienia wykazanych przez mieszkańców Nowego Targu. Alon, Tamar, Tal, Ella, Itai and Noam, I am happy that you joined me to this trip. You belong to a different world, a different continent and different times. However, the mark of what you witness now is written in your genes. I hope that in the future, when you look back to this event, you will not only remember the past tragedy, but also your family roots and today's sympathies and understanding shown by Nowy Targ inhabitants. I na zakończenie pragnę wyrazić szczery podziw i wdzięczność dla inicjatorów i organizatorów dzisiejszej uroczyści. Dziękuję Wam bardzo. I would like to conclude by expressing my appreciation and gratitude for the initiators and organizers of this event. Thank you very much. Janet, Hanochu, Debbie, bardzo dziękujemy Wam za Wasze świadectwo. Janet, Hanoch, Debbie, thank you for your testimonies. Chciałabym teraz przejść do uroczystego odczytania imion. Odczytamy imiona blisko 3000 osób, które zostały wyryte na kamiennych tablicach znajdujących się na cmentarzu żydowskim w Nowym Targu. Są to imiona żydowskich mieszkańców Nowego Targu, Żydów ze Szczawnicy, którzy zginęli na terenie Nowego Targu lub zostali stąd deportowani, oraz osób ukrywających się na terenie Podhala, które wyłapano po 1942 roku i stracono na nowotarskim cmentarzu żydowskim. We are now going to read the names of almost 3,000 people which were carved on the stone tablets at the Jewish cemetery in Nowy Targ. These are the names of Jewish citizens of Nowy Targ and Szczawnica who died in Nowy Targ or were deported from here. These are also names of people who hid in Puchale and were caught in 1942 and murdered at the Jewish cemetery here. Liczba osób, które teraz przywołamy, odpowiada liczbie obywateli, które Podhale straciło tego dnia 80 lat temu. The number of people whom we are going to call now is the number of citizens that Podhale lost that day 80 years ago. To, że te imiona i nazwiska zachowały się w przedwojennych i wojennych dokumentach, jest czymś wyjątkowym, bo w przytłaczającej większości miejsc, w których dokonała się zagłada i żydowskich mieszkańców, nigdy tych imion nie poznamy. The fact that there are before war and war documents and we know the names is something special because in the vast majority of places where there was the extermination, we will never know the names. To, że możemy dzisiaj odczytać imiona nawet tych najmniejszych dzieci, takich jak mój syn, który jeździ tutaj na rowerku na terenie stadionu, jest czymś niezwykłym, a jednocześnie tak bardzo trudnym i bolesnym, bo pokazującym, co dokonało się 80 lat temu mieszkańcom Podhala, którym tak brutalnie przerwano życie, które tutaj biegło. The fact that we are here today and can read the names, even those little ones, as my son riding his bike somewhere here, a few month old babies, is something unusual, but in the meantime very difficult and painful because it shows what happened 80 years ago to Podhale citizens whose lives were suddenly over. Tworząc tę listę, dołożyłam wszelkich starań,
aby imiona poszczególnych członków rodziny były wymienione wspólnie. W ten symboliczny sposób chcę przeciwstawić się temu, że tak wielu z nich ginęło w samotności, daleko od najdroższych im osób, w masowych egzekucjach i komorach gazowych. Making that list, I did my best so that the names of the members of the families were together. This way, I would like to say no in a symbolic way. No to the fact that a lot of them died alone, far from their dearest, in mass executions and gas chambers. Po odczytaniu imion zapraszam Państwa do zabrania kamieni z imionami wszystkich wyczytanych przez nas ofiar. Możemy je złożyć wraz z kwiatami na dworcu, z którego wyruszył pociąg do obozu zagłady w Bełżcu, lub na cmentarzu, gdzie wspólnie będziemy się modlić i wspominać pomordowanych. Po odczytaniu imion przejdziemy w ciszy na dworzec, gdzie zostaną złożone kwiaty. Myślę, że my z Ewą wyjdziemy jako pierwsze, później pójdzie grupa, kapela góralska, następnie sztandary i poproszę Państwa o pójście za nami w kierunku dworca. After reading the names, I would like you to take the little stones with the names of all the victims that we are going to read. We can put the stones at the railway station where there was the train to extermination camp in Bełżec, or at the cemetery where we will pray. We will move to the railway station where we will lay the flowers. After that, we will move to the cemetery. We will go first, me and Karolina, then the Highlanders playing the music and the flags, and after you all will go. Z dworca udamy się na cmentarz i można skorzystać też z autobusu czekającego pod dworcem. Na cmentarzu odbędzie się ostatnia część naszej uroczystości. You can use the bus after the ceremony at the railway station. It is at the railway station and we are going to go to the train station where is going to be the last part of this event. Odczytujemy tę listę wspólnie, każdy we własnym rytmie, każdy z Państwa ma swoją część listy. W tle będzie towarzyszyła nam muzyka. Bardzo proszę wszystkich Państwa, którzy mogą, o powstanie. We are going to read the list together. Each of you has his or her own list. And we can start. Thank you.
Thank you.
Zachęcamy Państwa do wzięcia kamieni, które są tutaj rozłożone na prześcieradle. We invite you to take with you the stones with the names of the victims that lay on this white material.
Thank you.
Kraśniku, wójta gminy Ochotnica Dolna. Górna. Znasz, nie stanowi tak, nie spadają, tak? Bardzo proszę o złożenie kwiatów przedstawicieli miasta Nowy Park. Bardzo proszę o złożenie kwiatów przedstawicieli powiatu nowotarskiego. Bardzo proszę o złożenie kwiatów przedstawicieli Nadleśnictwa Nowy Targ. Bardzo proszę Państwa o złożenie kwiatów i kamieni. Thank you.
właśnie teraz na dalszą część uroczystości na cmentarzu. Teraz mam nadzieję, że uda nam się zlokalizować autobus. To jest żółty.